21 minut po godzinie 12. Słuchajcie, teraz przygoda z kosmosem. Jak co środę odwiedza nas Mateusz Borkowicz. Cześć i czołem. Cześć. Kosmos w pigułce. No i w zeszłym tygodniu obiecaliśmy, że zajmiemy się dzisiaj tym, co nam czasem na głowę spada. Albo widowiskowo robi wielką łunę na niebie. No bo w Czelabińsku ostatni spadł taki widowiskowy. Koniec świata. W Czelabińsku parę lat temu była okazja, żeby zobaczyć superbolidę, no bo takie obiekty nazywamy już superbolidami, czyli takie ogromne meteory, które są bardzo jasne. Czyli gdzie wróć, to teraz tak, meteor, meteoryt, bolid. Właśnie, zacznijmy od jajka, przeszliśmy od razu do góry. To może na początku tak, mamy jakąś asteroidę, czy też planetoidę. To jest dokładnie to samo. Obiekt, który krąży sobie gdzieś wokół Słońca, czasami fragment albo i cały taki obiekt zbliży się do Ziemi. Gdy mamy niewielką planetoidę, powiedzmy wielkości człowieka, samochodu, wielkości pięści, albo jeszcze mniejsze odłamki, to mówimy, że to jest raczej meteoroid, czyli taki fragment asteroidy. Gdy taki meteoroid, co często się zdarza, wpada w ziemską atmosferę, to na skutek tarcia i na skutek sprężania powietrza i wysokiego ciśnienia, taki obiekt zaczyna się po prostu spalać. Gdy to jest obiekt meteoryt, już wtedy możemy go nazwać, bo wiemy, że spadnie na Ziemię, gdy taki duży obiekt jest zbudowany w większej części z żelaza, wtedy całkowicie się nie spali, no i raczej spadnie na Ziemię. Gdy powiedzmy jest wielkości pięści, może trochę mniejszy, gdy jest jeszcze mniejszy, jest raczej zbudowany ze skał, no to pewnie spali się całkowicie i wtedy widzimy na niebie spadającą gwiazdę, czyli meteor. Meteor to tak naprawdę nie obiekt, tylko zjawisko na niebie. Zjawisko meteora nazywamy spadającą gwiazdą, no bo mamy wrażenie, że o, jakaś gwiazda urwała się na niebie, no i za chwilę już tego obiektu nie widać. Panie profesorze, ja teraz muszę powtórzyć. Najpierw to sobie leci planetoida gdzieś tam w kosmosie. Odrywa się część, wpada w naszą atmosferę. Mm-hmm. To jest meteoroid. Meteoroid jeszcze. Gdy jeszcze zaczyna się spalać, to już jest meteorytem. Meteor. Nie, to jest meteorem, tak? Jest meteorem. To kiedy jest meteoryt? A meteorytem jak zaryje w ziemię. To taki meteor, co zarył w ziemię. I teraz, czyli kamień z kosmosu, który spadł na ziemię, to już na pewno jest meteoryt. I jeden z takich właśnie. I teraz słuchajcie, pytanie, nie wkręcasz mnie? Nie wkręcam. Nie umiem tego Mam zweryfikować. Mam certyfikat. Chociaż do tego jest certyfikat? Tak. Powiem wam tak, to wygląda jak miniaturka jakiegoś kontynentu. Chyba trochę Afrykę przypomina z tej strony. Tak, tak, leciutko. Waży w gramach niewiele. Chyba 2 gramy, coś takiego, no, jest bardzo na mało. Jest czarne, jest śliskie, ma nawet delikatny połysk, słuchajcie. I takie obtopione, zrobiłem manikier, bo to wszystko pokazujemy. Polizać mogę? Możesz. A kto lizał wcześniej przede mną? Może... Ja nie próbowałem, ale... Jak piasek. Jak piasek. Nie ma smaku. Próbowałeś skałę polizał. I to, nie. No dobrze. Bardzo delikatne. Aż boję się, że jak Nie, mocniej... to nie jest delikatne. To co, nie złamie tego? Głównie żelazo. Tam też jest trochę niklu, tak no jak to w monetach. Mi magnes przyniosłeś. Przyniosłem ci magnes, Uwaga. Żeby się pochwalić, gdzie byłem na wakacjach. Malta, no pięknie. Malta. Magnes, no, który wziąłem z lodówki. Tak, w ten sposób można szukać meteorytów gdzieś na polu, gdzieś na pustyni nawet, chociaż najłatwiej właśnie na pustyni. Gdy mamy do czynienia z takim żelaznym meteorytem, no to raczej magnesem go przyciągniemy. Są też meteoryty kamienne, które aż tak łatwo nie dadzą się przyciągnąć magnesem. Tutaj mam jeszcze fragment żelazo kamiennego meteorytu. To może tobie podam. Dobra, spróbuj czekaj. Sobie. On aż tak wyraźnie nie reaguje na magnes. To jest zrobione? Tak, to jest ucięty fragment. Dobrze, poczekaj. Oba pochodzą z różnych części świata. Rzeczywiście jest mniejsze oddziaływanie z magnesem, tak, ale też... Bo on w mniejszej części już składa się z żelaza. Mogę polizać? Możesz. Poczekaj. Jaki smak? Tak jak piasek, jak poprzedni. Nie wiem, przepraszam. Boże, ale... chyba nigdy tego nie spróbuję już. Okej. Okay. Nie, no myślałem, że może, nie wiem, kwaśne, gorzkie, słodkie. Nie, bez nie, smaku bez zupełnie. Smaku, no skała. Wytrę ci jeszcze. Przypomina trochę skały ziemskie. Ten, który wycierasz, pochodzi z Argentyny. Ten, który wcześniej próbowałeś, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, z Arizony. Ten w Argentynie akurat, tam nie ma wyraźnego krateru, ale po tym meteorycie, to jest fragment tylko ogromnej skały, fragment, ten, który leży tam na dole, to jest... W kształcie Afryki. W kształcie Afryki. Jest to fragment asteroidy, i to całkiem dużej, bo ona miała około 50 metrów średnicy, która uderzyła jakieś 50 tysięcy lat temu na terenach Arizony. Zrobiła ogromny krater ta planetoida. Wybuchła, krater ma ponad, się, no ponad i... kilometr średnicy, głębokość ponad 150 metrów. Mimo, że to był odłamek
asteroidy, czy może nawet cała asteroida o średnicy zaledwie 50 metrów. Więc tutaj mamy porównanie, jak ważna siłę ma jest... to ogromną. Prędkość, tak, to miało prędkość pocisku, no kilkadziesiąt kilometrów na sekundę. To słuchajcie, tak, obiekt, to spróbowaliśmy już tego, dziurę. Magnes działa, za chwilę się przyjrzymy, gdzie co jeszcze spadło, bo wiem, że masz trzeci. Ale to za moment. Czego obawiać. Zostańcie z nami. Dzisiaj Mateusz Borkowicz, Kosmos w pigułce, przyniósł prawdziwe, znowu się pogubiłem, spadło już, meteoryty. Tak, meteoryty. Meteoryty, bo pamiętajcie, że meteor... To zjawisko. To zjawisko. Meteoryt to, co uderzyło, walnęło, spadło, a meteoroid to, co widzimy, wchodzi w atmosferę. To, co było na początku. Na samym początku, tak. Naprawdę cały czas ten obiekt to jest meteoroid, z tym, że tutaj już trochę nadtopiony spadł na Ziemię, więc możemy oficjalnie nazwać go meteorytem. Siła gigantyczna i słuchajcie, Mateusz dzisiaj przyniósł artykuł. To jest małżeństwo z Nowego Orleanu, tak. Jak dobrze pamiętam. Roy and Kate Fawcett. I słuchajcie, nie wiem, czy oni mieli szczęście, czy nie. Szczęście. Oj, mieli szczęście, bo dorobili się na tym. I to sporo. Niemałej fortuny. Pokaż zdjęcie. Tak. Ja od razu wszystkim pokażę do kamery i wiecie co? Tutaj opisywana jest historia, że tam gdzieś prosto w dach wbił im się taki tak, właśnie... Tak, to było w 2003 roku. Usłyszeli jakiś huk do pokoju ich, tego państwa córek, wpadł jakiś obiekt. Turoj trzyma właśnie, nawet. To jest ten obiekt. Zdaje się, że to jest nawet fragment tego obiektu. Okazało się, że to nie jest pocisk, jak myśleli na początku. Myśleli, że jakiś pocisk walnął. Tak, wezwali policję. Przebił dach, rozwalił zresztą jeszcze toaletkę, co widać na zdjęciu. Okazało się, że to skała z kosmosu. No i dzięki temu, jak to jest w Stanach, bardzo łatwo można było to sprzedać, bo to jest ich własnością. No i ja mam tutaj fragment tej skały. Była to 20-kilogramowa. No skała, kilka złotych, naprawdę. Tak? No to tak, niewiele. To trzeba wiedzieć, gdzie poszukać. Wait, naprawdę można kupić sobie fragment meteorytu? Tak, i to z certyfikatem. Żartujesz? Nie żartuję. Ja myślałem, że to raczej naprawdę... naukowcy poszukują tego, nie, i potrzebne jest im do badań. Nie. Wiesz co, naukowcy poszukują tego, ale tego jest na Ziemi tak wiele, że po prostu no, naukowcy mają potąd tej materii. Po prostu za dużo. Nie są w stanie tego przerobić. Są kolekcjonerzy, którzy kolekcjonują meteoryty, które niekiedy kosztują mniej niż taki znaczek. W Polsce? Tak jak kolekcjonerzy znaczków, tak można też spotkać kolekcjonera meteorytów. Ale mamy szansę w Polsce poszukać, znaleźć meteoryt? Też można poszukać, choć no, warto pamiętać, że w Polsce prawo jest takie, że nie wolno sobie wziąć takiego meteorytu. No, mówimy tutaj o pozwoleniach, tak, prawda? Tak. Poszukujemy. I teraz, no co, bierzemy wykrywacz, bądź bierzemy magnes, szukamy tego metalu, znajdujemy i... No i co? Ja myślałem, że wiesz, że to ma ogromną wartość, pochodzi z kosmosu, że na tym powstają nowe technologie. To zależy. Jeżeli szukamy na obszarze, gdzie już wcześniej były znajdowane meteoryty, no to on wtedy nie ma już takiej wartości. Jestem naiwny, jak znajdziemy rozumiem. Jednak w miejscu, gdzie wcześniej nie obserwowano żadnego spadku, gdzie wcześniej nie odnajdowano meteorytów, to znaczy, że dokonaliśmy odkrycia, bo to jakieś nowe miejsce, gdzie kiedyś spadł meteoryt, wtedy faktycznie można trochę zarobić. Ale tak naprawdę materia meteorytowa jest bardzo powszechna. No, codziennie kilkaset ton takiej materii z kosmosu na nas spada. W większości się spala w atmosferze. W dużej części też spada w postaci takiego pyłu, właśnie żelaznego. To żelazo często można spotkać w piasku. Jak przejedziemy przez piasek gdziekolwiek, czy na plaży, czy... Drobne sitko macie? Nie, wystarczy magnes. Przejedziemy magnesem i ten magnes poprzyciąga żelazo. To część tego żelaza ma pochodzenie kosmiczne. I to naprawdę udowadnia nam, jak powszechna jest ta materia meteorytowa. Dla naukowców jest ważna, jest jej dużo, więc mają co badać. Jest ważna, bo tak naprawdę ta materia to takie pozostałości po formowaniu się Układu Słonecznego. Gdy na początku jeszcze nie było Słońca, była wielka mgławica, gdzie to materia znów się zaczęła zagęszczać, bo ta mgławica powstała po wybuchu poprzedniej gwiazdy, albo kilku poprzednich, gdzie to one wyświeciły całą swoją materię, rozrzuciły mnóstwo materii gazu i pyłu. Znów ten gaz i pył zaczął się zagęszczać. W centralnym punkcie, gdzie doszło do największego zagęszczenia tej materii, rozbłysło Słońce. Zapaliła się nowa gwiazda. Wokół tej gwiazdy, wokół Słońca jeszcze nie było planet. Było mnóstwo materii, takiego pyłu, gruzu. Z tych fragmentów zaczęły tworzyć się planety, a z pozostałości po tworzeniu się planet, no powstały planetoidy. Czy w zasadzie nie powstały, tylko dalej te fragmenty krążą jako planetoidy. I czasem a potem spadają zbliżyły na Ziemię. Się do Ziemi, tak, i Ziemia je przyciąga, chdrz, i to mamy. To takie skamieniałości Układu Słonecznego, więc jak znajdziemy meteoryt, to możemy mieć świadomość tego, że przecież mamy taką skamielinę Układu Słonecznego, choć fakt jest jej naprawdę
dużo. Pytacie, w każdej ile świata. Można zarobić. Słuchajcie, to na podstawie tego małżeństwa Roy and Kate Fawcett z Nowego Orleanu. Ich meteoryt ważył 40 funtów. Czekajcie, szybko to przeliczę. Dwa w pamięci. Około 19 kg. No, około 19. Zniszczenia domu 10 tysięcy dolarów, jak policzyli. Ile się odszkodowanie dostali. Tak, tak, tak. A, no, ile dostali ze sprzedaży meteorytu? Ile był nie wart? Nie pamiętam. 200 tysięcy dolarów. To są takie sumy. Także jest czego ja szukać. 20 tysięcy. A widzisz, 10 razy więcej. 200 tysięcy. 200 tysięcy dolarów. Widzisz, około. Wpływ na cenę ma też fakt, jak mały jest taki meteoryt i czy na przykład wpadł komuś do domu. W latach 90. zdaje się, w stanie Nowy Jork, w małej miejscowości, meteoryt zrobił niezwykłe widowisko. Ludzie podczas meczu zobaczyli, jak coś spada na ziemię. Okazało się, że to meteoryt, który walnął też w samochód i właściciel samochodu sprzedał go za naprawdę kosmiczną sumę. Poza tym podzielił meteoryt i też go posprzedawał, więc... A dzisiaj fragment tego kosmosu w Studiu Czwórki, słuchaj. Dzięki niemu. Mateusz Borkowicz, Kosmos w pigułce. Dzięki wielkie. Dzięki, spotykamy się za tydzień. Czwórka. Brzmi dobrze.